Okej, czas na zadanie szóste. Zadanie szóste. Zamknięty obszar ograniczony odcinkami prostych x równe 2, y równe 1 czwarta oraz łukiem wykresu f od x równym 1 przez x plus 2 do kwadratu obrócono o kąt pi wokół osi y. Oblicz objętość bryły, otrzymanej bryły. Dobra. Warto nam szkicować ten obszar, choć nie jest to konieczne. Ja bym właśnie zaczął od szkicowania obszaru, żeby w ogóle ogarnąć się mniej więcej, co tu się dzieje. Czyli co, mamy x równe 2, powiedzmy, że tu jest x równe 2. Y równe 1 czwarta, trochę nie będzie w skali, ale żeby cokolwiek widzieć, tu niech będzie y równe 1 czwarta. 1 czwarta to 2. I co, 1 przez x plus 2 do kwadratu. To jakieś takie hiperbolowate. Ja bym po prostu podstawił sobie punkty. Na przykład dla zera będziemy mieć 1 czwartą, czyli dokładnie tu. Dla jedynki będziemy mieć 1 trzecią do kwadratu, czyli 1 dziewiątą, czyli gdzieś tu. A dla dwójki będziemy mieć 1 czwartą do kwadratu, czyli 1 szesnastą, czyli gdzieś tu. To wygląda mniej więcej tak. Mniej więcej. Bardzo mniej więcej. Nie jestem tutaj artystą. No, moim zdaniem to trochę treści brakuje. No, powinieneś to powiedzieć. X równe 0, bo tak naprawdę co to jest? Ograniczone tymi? No to tak naprawdę może być o to wszystko. W tym kawałku, w tym, jakby w tym, w tej ćwiartce poniżej tego wykresu, czyli tak naprawdę nieskończony obszar. Tutaj napisali zamknięty obszar ograniczony. Ograniczony tym i tym. I nic więcej. No to to na dzień dobry mówię, objętość tej bryły jest nieskończoność. Więc ja myślę, że sensowne jest stwierdzenie, biorąc pod uwagę, no, co tu liczymy, że to jest ograniczony jeszcze przez x równe 0 i y równe 0. Tak bym to rozumiał. I wtedy jak takie coś policzyć, no to to jest taki wzór, są wzorki właśnie, na obroty wokół osi o x, wokół osi o y, tutaj wokół osi o y, czyli tak o będzie się kręcić. Dla osi o y, objętości i dla pola powierzchni. Tutaj nas interesuje objętość wokół osi o y. O kąt pi to też jest ważne, bo to nie będzie o całe 360 stopni, ale tylko o 180. Jak mamy obrót wokół osi o y, to mamy kąt alfa nasz, właśnie tam pi w radianach liczony, całka na x, czyli tam od a do b, które sobie zaraz wstawimy, x razy f od x dx, gdzie to f od x to jest ta nasza funkcja ograniczająca. Czyli w naszym przypadku nasza alfa to jest pi. Nasze a to jest 0, dla x równego 0. Nasze b no to jest dwójka. Nasz x to jest x, a nasze f od x to jest 1 przez x plus 2 do kwadratu dx. I co? Ja na pewno bym nie chciał mieć tu x plus 2 jakiegoś, bo to jakieś skomplikowane. Wolałbym mieć y równe x plus 2. Wtedy dy równa się bardzo fajnie dx. I co? I tutaj jest pi. No jak x jest równy 0, to y jest równy 2. Jak x jest równy 2, to y jest równy 4. Zamiast x mam y minus 2. A tutaj zamiast 1 przez, 1 przez x plus 2 do kwadratu mam 1 przez y do kwadratu dy. No i rozbijam sobie teraz na dwie całki. Tutaj pi wyciągam przed nawias. Pierwsza całka od 2 do 4. Y przez y kwadrat to jest 1 przez y dy. A druga całka jest minus. Dwójkę sobie też wyciągam przed całkę i mam 1 przez y kwadrat. Wkręcę 2 do 4. Dy. I tak jak sobie nieraz już powtarzaliśmy, całka z x do p to jest x do p plus pierwszej przez p plus 1, gdy p jest różne od minus 1. A gdy p jest równe minus 1, to jest logarytm z x. Tu mamy p równe minus 1, tu mamy p równe minus 2. Więc jak wykorzystamy z obu części, tutaj nasze pi. Tutaj będzie logarytm z y w granicach 2 do 4. I tutaj minus 2. Y do minus drugiej, czyli co? Y do minus pierwszej przez minus 1 w granicach
2, 4. Pisząc dalej mamy pi. Tu już podstawiamy logarytm z 4 minus logarytm z 2. To się zaraz zrobi logarytm z 2. Minus. Tutaj tę minus jedynkę sobie może wyrzucę, to będzie plus 2. I tutaj co mam? 1 przez y. 1 przez 4 minus 1 przez 2. Jeszcze przekształcamy pi logarytm z 2, bo to jest logarytm z 4 podzielić przez 2, plus 2 razy 1 czwarta minus 1 druga, to jest minus 1 czwarta. Czyli całość pi logarytm z 2, 2 razy minus 1 czwarta to minus 1 druga. Logarytm z 2 jest większy od 1 drugiej, co nas cieszy, znaczy się, że objętość wyszła dodatnia. No i to jest koniec tutaj tego zadania. Dziękuję.